Cześć wszystkim, tutaj Karol z Klimatyzacja Katowice. Dzisiaj witam Was serdecznie z Tychów i mam dla Was szybki strzał. Co dzisiaj będziemy robić? Będziemy podłączać multispeeta z Samsunga. Może ktoś z Was właśnie takie urządzenie będzie podłączał w pierwszy raz. Jest tu trochę inaczej niż w innych markach. Samsung poszedł o krok do przodu, jest to fajne, ale to zaraz Wam o wszystkim powiem. Jakie mam tu urządzenie? Mam tu multisplita o mocy chłodniczej 7 kW, mocy nominalnej, urządzenie IOT 070 MC i tak dalej. Co trzeba zrobić i jak to wszystko spiąć, żeby wszystko nam ruszyło i poprawnie działało? Czemu Samsung poszedł o krok do przodu? Jeżeli chodzi o rurki, podpinamy je dowolnie, tak naprawdę dowolnie. Grunt, żeby gruba rurka trafiła do grubego portu, a cienka rurka trafiła do cienkiego portu. Dlaczego tak jest? Wytłumaczę Wam to bliżej, pokazując Wam, jak są połączone kabelki i wytłumaczę Wam potem, jak to wszystko działa. W większości przypadków kolejność podłączenia przewodów nie będzie przypadkowa i nie będzie dowolna. Do portu A będzie trzeba podłączyć komunikację od portu A. Do portu B trzeba będzie podłączyć komunikację od portu B, a do portu C i D komunikację od portu C i D. Podłączając agregat w multisplicie napotkamy na kabelek czterożyłowy, w którym będziemy mieli zasilanie L do jednostki wewnętrznej, N do jednostki wewnętrznej, uziemienie oraz komunikacja. Będzie on nazwany albo F, albo C, albo S. Zazwyczaj tak to wygląda. W Samsungu jest nieco inaczej. Mamy tutaj L, N i uziemienie oraz dwa kable komunikacyjne. F1, F2. Ja podłączam zawsze brązowy pierwszy i biały jako drugi. Nieważne, czy to jest F1, czy to będzie C1, czy to będzie S1, zachowuję tutaj jakiś porządek, jakąś chronologię, żeby było to potem prościej po latach do tego wrócić i wiedzieć, jak to wszystko jest podłączone. Czemu mamy dowolność w rurkach i możemy je jakkolwiek podłączyć? Jeżeli popatrzymy na kabelki, wszystkie F1 są ze sobą zmostkowane, a informacja płynie do płyty głównej już potem jednym kabelkiem. Więc jak to działa i czy można by było skręcić na przykład wszystkie brązowe pod ten pin i wszystkie białe pod ten pin i czy to by zadziałało? Zadziałałoby. Testowałem to osobiście. Kiedyś było mi tak wygodniej. Skręciłem wszystkie kable razem, podpiąłem pod jeden pin F1, pod drugi pin F2 i system normalnie ruszył. Jak to działa? Agregat musi dowiedzieć się, na które wyjście musi podać czynnik, żeby do danej jednostki wewnętrznej o danym adresie poleciał właśnie ten czynnik. Jak on to robi? Naciskamy sobie oczywiście po podaniu zasilania jeden ze switchy. Nie kojarzę teraz, który to jest. Jest to dokładnie opisane w książce, którą dostajecie razem do agregatu, ta procedura. Wciskamy switch K2, bodajże ten albo ten. Uruchamia nam się procedura automatycznego adresowania, automatycznego odnajdywania jednostek wewnętrznych. Jak on to robi? Puszcza sobie na przykład czynnik na port A, wychodzi, przyjmijmy, że puszcza w funkcji chłodzenia, wychodzi tu mu zimny czynnik, wszystkie jednostki, wentylatory we wszystkich jednostkach stoją, w którejś jednostce, którą już ma dla niej jakiś przyporządkowany adres, spada temperatura na wymienniku. Jest to znak, że właśnie do tej jednostki wewnętrznej trafił nam czynnik i zapamiętuję sobie, ok, podaję na port A, to będzie jednostka wewnętrzna o tym i o tym adresie. Sytuacja powtarza się dla drugiej, trzeciej, czwartej jednostki. Bodajże sprawdza to sobie jeszcze w funkcji grzania, żeby mieć pewność. Na tej płytce, którą tutaj widzimy, jest tutaj dioda. Na końcu pojawi Wam się informacja, tą diodą da informację, że klimatyzatory zostały poprawnie zaadresowane i wszystko powinno już normalnie działać. Jeżeli o to zagadnienie chodzi, to naprawdę bardzo dobrze jest spojrzeć do instrukcji, jak te wszystkie diody i tak dalej, wszystkie czynności będą po sobie wyglądały. Dla mnie jest to ważniejsze, żeby wytłumaczyć Wam, jak to działa,
jak to krok po kroku przebiega, a od Was będzie wymagać to tak naprawdę tylko wciśnięcia jednego przycisku i poczekania, aż przejdzie całą procedurę. I na końcu pojawi Wam się informacja, że klimatyzatory zostały poprawnie zaadresowane i wszystko powinno już normalnie działać. Jeżeli film Wam się podobał, kliknijcie sobie w przycisk subskrybuj, który właśnie tutaj wyskoczył. Wtedy nic Was nie ominie. Ja wracam do dalszej pracy, pozostało mi do podłączenia jeszcze dużo agregatów. Na razie, do zobaczenia.